No dobra. Długo wytrzymywałem, oglądając i słuchając to, co dzieje się w mediach. Ale dzisiaj przeczytałem jakiś list generałów, którzy wzywają do honoru, do innych tego typu rzeczy. I trochę mi już, powiem szczerze, chuj strzelił. No ale do rzeczy, no. Nie zazdroszczę tym, którzy teraz służą w policji. Absolutnie nie zazdroszczę. A paradoks bierze się z tego, że ja sam mam za sobą taką kartę, która nazywa się ZOMO. Służyłem w milicji obywatelskiej, w jej szczytowym momencie upadku, to znaczy w latach 80. Przyjąłem się jako młody chłopak zwabiony różnymi apanażami, przywilejami, innymi tego typu kwestiami, bo w tamtych czasach naprawdę być żołnierzem, być milicjantem dawało spory handicap, dużą przewagę nad resztą społeczeństwa. Pensje były super, cały socjal był super, wsparcie państwa było super. A teraz? Teraz to, co dostają młodzi policjanci, z tego co widzę po moim bratanku, który od 2 lat jest w policji, to jest jakaś... A nie będę się wyrażał. No po prostu żenada. Pozabierane przywileje, pozabierane jakieś różne dodatki. Wojsko dalej ma pchane w dupę. Oni mają duże dodatki za mieszkania, mają różne tego typu kwestie osłonowe, mają zapewnione pieniądze z budżetu państwa na jakimś tam konkretnym poziomie, a policja? Co roku żebractwo, co roku jakieś walki o to, czy budżet się domknie, co roku jakieś pilnowanie pieniędzy z wakatów. Dobra, nie o tym miałem gadać, to nieważne. Chodzi o podejście. Tak jak powiedziałem, ja byłem w ZOMO, nie wstydzę się tego, ponoszę teraz tego konsekwencje na podstawie ustawy, która wrzuciła nas wszystkich do jednego wora. Mam obciętą emeryturę. Żyłem sobie spokojnie. Teraz musiałem wrócić w kwiecie wieku, to znaczy 60+, do pracy, żeby po prostu przeżyć. Żeby po prostu przeżyć, bo są wnuki, które potrzebują czasami dostać pieniądze na zeszyt, na cokolwiek, więc pracuję. I nie użalam się nad sobą. Czy wstępując do milicji wiedziałem, co robię? Trochę wiedziałem, trochę nie wiedziałem, no. Taki był system, niedemokratyczny, narzucony nam przez inny kraj, przez inne państwo, które my żeśmy łykali jak pelikany. No i tak to funkcjonowało, no. Jedni biegali po ulicy, krzycząc jakieś hasła, a inni biegali po ulicy, zwalczając ich. I była to patologia, bo... No, widziałem przypadki tego, co się działo na komendach, na komisariatach. Coś, co opisują historycy, coś, co już... Historia osądziła i słusznie, bo nie powinno się to dziać, no ale się działo. Natomiast porównywanie tego, co dzieje się teraz na ulicach, to, co robi teraz policja do nas, do ZOMO, no świadczy tylko o jakimś takim, nie wiem, porażeniu umysłowym, które wyłącza jak szare komórki. Ludzie, ZOMO gnębiło ludzi, ZOMO pałowało ludzi, ZOMO doprowadzało, czy ZOMO, mówiąc ogólnie, no aparacie państwa, do którego ZOMO też należało, potrafiło zniszczyć człowiekowi życie, i to tak dosłownie, tylko za to, że na przykład roznosił ulotkę mówiącą o tym, że chcemy, żeby były wolne wybory, albo żeby były jakieś wolne związki zawodowe. I taki człowiek naprawdę ponosił konsekwencje, włącznie z ciężkimi więzieniami, już nie mówiąc o przemocy, której doświadczał. A teraz? Teraz co wam grozi? Przyjdzie do was policjant, czapce na twarzy, w masce na twarzy i co? Da wam mandat 500 zł? I to jest represja? Ludzie, gówno wiecie o represji. Co? Że policjant zrobi notatkę i wyśle ją do sanepidu i może dostaniecie karę pieniężną, a może jej nie dostaniecie? To jest represja? To jest zniszczenie życia? Gówno wiecie. Ludzie, to co się działo za komuny, za murami komend, komisariatów, to były zbrodnie, to było gnębienie. Teraz to jest jakieś przedszkole. Jak widzę tych biednych, młodych chłopaków i dziewczyny stojących w kordonie policjantów, ubranych w żółte kamizelki, bez broni, bez pałek, bez niczego, jeden w takim tłumie ma psikacz gazu, którym może jakoś ostudzić zapędy demonstrantów, to sobie myślę, gdzie tam jest kurwa jakiś dowódca? Gdzie tam jest dowódca, który pozwala na to, żeby jego ludzie byli narażeni na to, co tam się dzieje? Pluje się na mundur, pluje się na godło, pluje się na wszystko. Okej, no,
Można pierdolić, że to wszystko jest upolitycznione, ale policja zawsze jest na pasku polityków niejako. Są ustawy, są rozporządzenia, które ustalają politycy. Ale to wy sobie, ludzie, wybieracie tych polityków. Czego wy, kurwa, chcecie od tych policjantów? Ja prywatnie, mimo że mam 60 lat, uważam, że marihuana powinna być legalna, tak? A może być. Komuś pomaga, kogoś rozwesela. Ale póki jest takie prawo, które wybrali posłowie, to jest nielegalne, trzeba to ścigać. No ja pierdolę, nie obrażam się na rzeczywistość. Mam jakieś swoje, widzimisię, mam jakieś swoje teorie, które dopóki moi przedstawiciele w rządzie czy w Sejmie tego nie ustanowią, no to one nie wejdą w życie, no bo to jest tak proste, na tym polega demokracja, no. Ludzie wybrali sobie większość, która robi sobie reformy sądownictwa, robi sobie reformy Trybunału Konstytucyjnego, robi sobie reformy w Telewizji Polskiej i trudno, no, teraz oni robią, za 4 lata będą robili inni, ja pierdzielę, to jest tak proste, że to aż boli, żeby to tłumaczyć. I na tym wszystkim stoją policjanci. Młody 20-letni chłopak, który ma wyjebane na politykę. On ma żonę, ma kredyt i dostał polecenie. Stoisz w tym miejscu i ci z tamtego miejsca nie mogą przejść za ciebie. Proste. Tu nie ma polityki, to jest zwykłe polecenie porządkowe. Masz pilnować, żeby ci nie napierdalali się z tamtymi. Jaka to polityka, ludzie? To jest zwyczajny krawężnik, który stoi tam po to, żeby jedni nie pozabijali drugich i to wszystko. A to, że ty mu w twarz rzucisz artykuł 4 Konstytucji, rozporządzenie wszechświata i potwora spaghetti, ja pierdolę, chłopie. To jest pododdział zwarty. On tam stoi, on nie ma prawa z tego się wyłamać. Jeżeli on się odwróci, to wszyscy się odwrócą i za chwilę będzie jeden wielki rozpierdol. O to chodzi? O anarchię? O co? Jak policjant ma odmówić wykonania rozkazu, który nie jest niezgodny z prawem? Co, ty stwierdziłeś, że jest niezgodny z prawem? Ty, stojący na ulicy, internetowy prawnik? Pokaż mi orzeczenie sądu, pokaż orzeczenie Trybunału, pokaż, jak jakiś działający organ oficjalnie wynikający z Konstytucji to stwierdził. Pokaż mi takie orzeczenie, to ja w ten czas odłożę tą tarczę i sobie pójdę w piździec. Stanę razem z tobą i będę wtykał w lufy, kurwa, karabinów róże. Sorry, no, unoszę się, ale ja pierdolę, ludzie nie rozumieją podstawowych zasad funkcjonowania państwa. Jest jakieś prawo, trzeba je respektować. Inaczej do czego byśmy chcieli dążyć? Co, jakieś kurde republika, nie wiem, bananowa, oparta na prawie tradycyjnym, niespisanym, nieskodyfikowanym, co się komu wydaje? A skąd ci policjanci mają wiedzieć, że to ty masz rację? Skąd ty wiesz, że ty masz rację, mówiąc, że coś jest niezgodne z prawem? Bo tak ci się wydaje, bo nie podoba ci się ta władza? Mi też się nie podoba. Mi się żadna władza nie podoba, bo wszyscy ci, którzy tam u góry są, to robią zawsze pod siebie. To zawsze są jakieś interesy, które muszą z czegoś wynikać. A policjant jest od tego, żeby pilnować porządku. Żebyście się nie napierdalali. I tyle. Jeszcze jedno. Młodzi policjanci, no naprawdę wam nie zazdroszczę, bo ja pamiętam, za moich czasów było tak, że jak ktoś przyszedł na policję, jak się w ogóle odważył i chciał powiedzieć, że chciałem złożyć skargę na policjanta, to ten dyżurny, który tam siedział przy szlabanie, to wybiegał z komendy, z komisariatu z pałą i jeszcze spuszczał w pierdol takiemu człowiekowi. A teraz jeszcze człowiek dostanie kartkę i długopis ładnie piszący i jeszcze mu się powie, że w lewym rogu imię, nazwisko, w prawym data, a pod spodem proszę napisać ładnie, ja panu jeszcze poprawię błędy interpunkcyjne. Tak teraz wygląda sytuacja policjanta. Menel na ulicy ma większe prawa niż policjant. Taka jest prawda. Jeden menel pomówi policjantów i policjanci mają problem. Menel chodzący do pracy może przyjść najebany do roboty, może okraść pracodawcę, a pracodawca może powiedzieć, dobra, niech sobie dalej pracuje. A policjant na urlopie się nabzdryngoli i mogą go z policji wyrzucić. Tak wygląda równość wobec prawa. Tak wygląda to wasze państwo opresyjne. Gówno wiecie o opresji. Kiedyś to były opresje, teraz to jest przedszkole. Kiedyś nie do pomyślenia było, żeby w internecie, nie było internetu, ale wiecie, takie publikowanie danych rodziny, żeby rodzinę piętnować. Kurwa, to jest dopiero gestapo i ostracyzm. Jest policjant, wykonuje swoje obowiązki? Odpierdolcie się od jego żony, od jego dzieci. Co one zawiniły, że tato pracuje? Czy on jest zbrodniarzem wojennym? Jak Rudolf Hess albo Hans Frank? Osądzony przez trybunał jakiś? Zostawcie ich w spokoju. Ci ludzie potem pensję, którą przynosi policjant, wydają w twoim sklepie, w twojej taksówce. W
twoim zakładzie fryzjerskim. Więc też żyjesz z tego, że policjant i jego rodzina robią jakieś zakupy. Nie chcesz, obrażasz się? Dobra, nie obsługuj ich. Skorzystamy gdzie indziej. Patrzcie. Bycie psem pozostaje w mózgu na zawsze. Mimo, że w resorcie mi już nie ma, ładnych parędziesiąt lat, to ja dalej mówię o nas jako o policjantach o jednym. Bo to jest cały czas ta sama strona barykady. Jest jakiś przepis, którego należy przestrzegać. I nie ma tu obrażania się, na policję. Poza tym, skończmy już tym gadaniem o budowaniu respektu, szacunku dla policji. Jakie to ma znaczenie? Policja nie musi mieć respektu. Policja nie musi mieć szacunku. Nikt tej policji nie musi kochać. Ja pierdzielę. Od tego to są, nie wiem, panie przedszkolanki czy panie w żłobku, które muszą przytulić i otulić twoje łzy. Policja jest od tego, żeby wejść i zrobić porządek. Skończcie już tym rozdawaniem baloników, smyczy, robieniem festynów. Policja ma być taka, do czego została powołana. Pilnowanie porządku. Okej, róbcie tą prewencję, chodźcie, opowiadajcie dzieciom, jak należy się zachowywać. Ale to nie może być tak, że policja jest przegięta. Kiedyś przegięta była w jedną stronę. Napierdalała społeczeństwo za byle co i tylko tak, w taki sposób potrafiła działać. A teraz przegięliśmy w drugą stronę. Cackamy się, dowódcy boją się podjąć decyzję w obawie o utratę swoich stanowisk. A teraz, jak czytam panów generałów, Stowarzyszenie Generałów, którzy podpierają się honorem, warto być przyzwoitym. Panowie generałowie, nie ma drugiego bardziej upolitycznionego stanowiska w jakiejkolwiek służbie, jakiejkolwiek, wojsku, policji, straży pożarnej, niż generał. Generałem nie zostaje się dlatego, że coś umiesz, tylko dlatego, że znalazłeś się w tym konkretnym miejscu z konkretnego powodu, z konkretnego układu. Generał jest stanowiskiem politycznym. Więc proszę, nie mówcie mi teraz o przyzwoitym zachowaniu. Bo to, jak teraz wygląda policja, to, że są tam różne braki, patologie, o których niektórzy mówią, a niektórzy nie chcą mówić, to jest pokłosie też i waszych działań, i waszych zaniedbań. Lata robiliście to, że policjant był kopany w dupę, był niedofinansowany, był nieszanowany i wy to wspieraliście milcząc. W imię ochrony własnych stołków. A teraz? Ja powiem szczerze, jestem zdumiony tym, że od kilku lat jakaś taka odwaga się zrobiła w tej komendzie głównej i nagle rzecznik potrafi wyjść i powiedzieć w jednostkowej sprawie jednostkowego policjanta: zawsze będziemy stali po stronie policjanta. No kurwa, tego nigdy wcześniej nie było. Ludzie, zawsze było głowa w piasek i koniec. Okej, zdarzają się przypadki jednostkowe, jak ten ze Stachowiakiem, gdzie próbowali to zatuszować. Ale dobra, kurwa, sprawcy siedzą, a winni tuszowania już nie pracują tam, gdzie powinni, nie powinni. I tak to powinno wyglądać. Są media, wychwytują jakieś rzeczy, które są fajne, ale nie może być tak, że wychwytują tylko to, co jest kurwa niedobre i pokazują. Weź się tam opanujcie, bo kurwa mnie starego emeryta szlak już tu trafia. Śledzę te wszystkie strony, oglądam wiadomości od prawa do lewa i kurwa no po prostu krew zalewa. Krew zalewa. Nie wiem, mam nadzieję, że nie narobię problemów chłopakowi, któremu to wysłałem. Prowadzi ten swój profil. Stara się jak może, wiem, że się kurwa mota z prawa do lewa, żeby coś tam powiedzieć, ale żeby go nie wyjebali. No ale niech robi, no ja pierdolę, no. Takie czasy, że trzeba docierać do ludzi. Weźcie, włączcie myślenie i przestańcie pierdolić, że żyjecie w państwie opresyjnym, a policja to gestapo. Kurwa, gestapo rozstrzeliwało ludzi. A w Polsce policja na manifestacjach nawet nie ma broni. Więc jak ma was rozstrzelać? Krzyczycie, kurwa, że policja to ZOMO. Ja pierdolę, jakie ZOMO. Widzieliście zdjęcia ze stanu wojennego? Jak milicja, jak milicja rozjeżdżała demonstranta suką? Widzieliście to? Widzieliście, jak pałowali ludzi we Wrocławiu, w Krakowie, w Poznaniu? Za to tylko, że mieli, kurwa, pomarańczowy szalik, pomarańczowej alternatywy? Widzieliście zabitego księdza Popiełuszka przez bezpiekę? To były, kurwa, represje. Teraz to jest jebane przedszkole. Weźcie się, opanujcie i przestańcie skamleć, gdzie dostaliście mandat. Macie prawo się od tego mandatu odwołać, macie prawo go nie przyjąć, macie prawo pójść do sądu, macie prawo normalnie, zgodnie z procedurą się bronić. Nie musicie napierdalać się na ulicy. Żyjemy w normalnym, cywilizowanym kraju, gdzie obowiązują pewne reguły. Czasami naginane, czasami nie, ale cały kręgosłup tego państwa funkcjonuje. Obywatel nie jest skazany na porażkę wobec jakiegoś tam, kurwa, wyimaginowanego układu. Weźcie, przestańcie oglądać
seriale telewizyjne i wiadomości, które nakręcają was, wam spirale jakiejś mózgowo-głowia. Ja nie wiem, sorry, język mi się plącze, bo normalnie się zacietrzewam coraz bardziej, coraz jakieś większe głupoty pogadam. Ale weźcie tego posłuchajcie. Naprawdę, mam kurwa 64 lata. I wiem, co mówię. Nie dajcie robić sobie wsiana z mózgu. Używajcie tego mózgu, bo kurwa po to on tam jest. I nie wrzucajcie wszystkich do jednego wora. Policjant na ulicy to nie jest żaden polityk. To jest zwykły, młody sierść, który ma 20 lat. I kurwa on ma po prostu tam stać w tym miejscu. I to wszystko. On ma w dupie to, czy ty jesteś z PiS-u, z Platformy, od Hołowni, kurwa, czy od potwora spaghetti. Jego to naprawdę nie interesuje. On ma zadanie na odprawie. Ci z prawej strony, którzy idą od ulicy takiej, mają nie przejść na ulicę taką. I chuj go to obchodzi. Ja ci gwarantuję, że w tym, kurwa, kordonie stoją policjanci, którzy głosują na Kaczyńskiego, na Dudę, na Tuska, na Hołownię, kurwa, na Kosiniaka, Kamysza, czy jeszcze wpłacają składki na stonogę. W jednym szeregu stoją ci sami policjanci. 100 policjantów ze 100 różnymi poglądami. Ale przychodzą do pracy, kurwa, i robią to, co do nich należy. Kurwa, mój bratanek jest kibolem. Znaczy kibolem. No był kibolem, kurwa, jednego z klubów. W mieście, gdzie te kluby się bardzo zwalczają. No napierdalają się na maczety. No i co z tego? Idzie na mecz i napierdala się z tymi kibolami, niezależnie od tego, czy to są jego ziomale, czy nie. No taka robota, no ja pierdolę. No na tym to polega. I to nie znaczy, że nagle się, kurwa, sprzedał za 600 zł. Tylko taką ma pracę. No. Do tego jest powołana policja. Nie każdy do tego się nadaje i nie każdy dlatego się tam dostaje, no. I gwarantuję ci, że jestem przekonany, że nikt nie odważy się wydać rozkazu, żeby strzelać teraz do demonstrantów. Te czasy to już dawno minęły. Gwarantuję ci, że nikt takiego rozkazu nie wyda, ani nikt go nie wykona. To już, to się nie wydarzy. Poza tym, a zresztą, nie wiem, jak jeszcze kiedyś będziecie chcieli mnie posłuchać, to piszcie do tego gościa, sprzedają głos, albo zobaczę na wasze komentarze, to może coś jeszcze kurwa powiem. A teraz kończę, bo mnie... A chuj mnie strzela. Na razie.